Ja Państwa witam bardzo serdecznie w siedzibie Fundacji Praw Podstawowych. Pragnę Państwa poinformować, że na razie w ramach tej fundacji, ja mam nadzieję od początku roku już samodzielnie, zostanie powołany nowy think tank Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Póki jednak Centrum rozpocznie pracę w gronie inicjatorów wspólnie z panem profesorem Hartmanem, z którym miałem wielki zaszczyt kandydować na jednej liście w ostatnich wyborach do parlamentu, postanowiliśmy zorganizować debatę o przyczynach porażki Lewicy, ale przede wszystkim o przyszłości Lewicy, dzień przed konwencją Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Doszliśmy do wniosku, że Lewica nie ma czasu, w szczególności w sytuacji wysokiego bezrobocia, w sytuacji narastającego kryzysu, zdecydowaliśmy, że czas działać. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować debatę, która będzie się składała z dwóch części. Do pierwszej części zaprosiliśmy ekspertów, naukowców, osoby, które zajmują się politologią. Tą pierwszą część poprowadzi pan redaktor Jacek Żakowski z tygodnika Polityka. Może przejdę jeszcze pozostałe osoby przychodzą. A w panelu wezmą udział pan profesor Wawrzyniec-Konarski, pani doktor Anna Materska-Sosnowska i pan doktor Rafał Fedoruk, a także Michał Syska, który jest szefem również jednego z think tanków Lewicy imienia Ferdynanda Lassala. Do drugiej części zaprosiliśmy kandydatów tych zgłoszonych na funkcję przewodniczącego SLD. Potwierdziły swoją obecność trzy osoby: pan profesor Jana Senyszyn, pan Artur Hebda i pan poseł Marek Bart, którzy są już z nami na sali. Ja wczoraj rozmawiałem, jak Państwo wiecie, zgłosił się publicznie Leszek Miller, rozmawiałem z Leszkiem Millerem, mówił, że ze względu na zajęcia w Sejmie związane z Komisją Europejską nie może wziąć udziału w dzisiejszej dyskusji. Ja przekazuję głos panu profesorowi Hartmanowi, który opowie o naszej koncepcji funkcjonowania centrum, a także o kształtowaniu Rady Programowej, bo mamy nadzieję jako inicjatorzy, że pan profesor Jan Hartman będzie stał na czele Rady Programowej Centrum. Bardzo proszę o głos. Dziękuję bardzo Państwu. Może nie będzie nadużycie, jeśli powiem, że to dzisiejsze spotkanie. Może nie będzie takim nadużyciem, jeśli powiem, że to dzisiejsze spotkanie jest taką inauguracją działalności Centrum imienia Daszyńskiego Avant la Lettre. Po końcu zostało to zorganizowane przez pana Tomasza Helikę, który jest INSPE, dyrektorem tego nowo powstającego tanku. A moja rola jest taka w tej chwili, żeby opowiedzieć Państwu, jakie marzenie stoi za tą inicjatywą, że staram się scharakteryzować. Jest na mieście w Warszawie i w innych dużych ośrodkach wiele organizacji, których celem jest organizowanie imprez, konferencji, spotkań, ewentualnie tworzenie jakichś ekspertów, czy jakichś produktów intelektualnych wspierających taką czy inną sprawę publiczną. Nie mamy wątpliwości co do tego, że każda taka organizacja, czyli Centrum Daszyńskiego, musi sobie zapracować na jakąkolwiek renomę i znaczenie, na mafię bardzo wielu i bardzo dobrze, że wielu organizacji tego rodzaju. Niemniej jednak z całą świadomością i z całą skromnością chcielibyśmy jeszcze jedną taką inicjatywę rozpocząć. Inicjatywę, która może się trochę różnić od innych think tanków czy takich rozmaitych organizacji obywatelskich należących do trzeciego sektora. Bo jej stopień inkluzywności, a jednocześnie stopień zbliżenia do Sejmu czy w ogóle do państwa ma być większy niż to się normalnie przyje. SLD jest partią, która w tej chwili się przegrupowuje i otwiera się na nową, niepewną dla siebie przyszłość.
jest w stanie osłabienia i pewnego spokornienia, co jest doskonałą okazją do tego, aby w sposób naturalny, ratując jakby też swój byt polityczny, współpracowała z wieloma innymi środowiskami. Jest też dla innych środowisk poniekąd bardziej akceptowalne jako partner, ponieważ niekoniecznie musi już teraz takiej współpracy dominować. Powstał więc bardzo dobry czas po temu, aby stworzyć instytucję, która byłaby właśnie inkluzywna, która byłaby rzeczywistą taką platformą realnej współpracy dla różnych organizacji. Lewica ma to do siebie, że wyrasta z entuzjazmu głównie młodych ludzi, którzy bronią jakiejś sprawy i organizują się zwykle dla jakiejś sprawy. Dlatego jest takim patchworkiem małych organizacji, które trochę ze sobą rywalizują, trochę współpracują, boją się zbyt ścisłej współpracy być może, boją się dużych partii, czasem nieufnie patrzą na parlament, ale z drugiej strony no, chciałyby też mieć jakiś wpływ na rzeczywistość, a więc jakiś dostęp do parlamentu. Taka sytuacja jest również w Polsce. Jest bardzo wiele organizacji ekologicznych, organizacji kobiet, organizacji o charakterze bardziej politycznym, takie nawet partie, jak na przykład Partia Kobiet, Partia Zielonych, które no, chcą ze sobą współpracować, bo razem łącznie stanowią coś pewnego rodzaju ruch umownie nazywany lewicowy, ale też mają niedostatecznych ośrodków do tej współpracy. Ja bym chcielibyśmy, aby Centrum Daszyńskiego to było takie miejsce, które jest domem dla wielu organizacji, którym mogą one ze sobą rzeczywiście współpracować w duchu no, pluralizmu, demokracji, duchu otwartości. A jednocześnie wyobrażamy sobie, że to miejsce współpracy tych organizacji będzie takim no, jakby przełożeniem instytucjonalnym pomiędzy tym sektorem, powiedzmy sobie, pozaparlamentarnym, sektorem organizacji pozarządowych czy małych pozaparlamentarnych partii, a tą polityką warszawską, polityką parlamentarną. Jesteśmy blisko parlamentu, to jest dobry lokal. Wierzymy, że tutaj będzie toczyć takie życie polityczne, w którym małe formacje będą mogły znajdować ze sobą jakieś porozumienie oraz będą mogły stykać się z tą polityką warszawską. Mamy nadzieję, że uda nam się nakłonić, uzyskać kredyt zaufania ze strony różnych organizacji, które będą reprezentowane w Radzie Fundacji. Mamy nadzieję, że zgodzą się ludzie od Zielonych, od Partii Kobiet, od ruchu Palikota, że zgodzą się na to, aby wejść do zarządu, do Rady Programowej Fundacji. Centrum, w tym tanku, która w jakimś stopniu jest jednak SLD-owska, no bo SLD jest tą bazą organizacyjną, ten lokal jest lokalem w tej chwili wynajmowany przez SLD, więc jeśli przełamią tą nieufność czy obawę, to mam nadzieję, że się uda stworzyć taką dobrą atmosferę współpracy. Ja jestem bezpartyjny i mam takie poglądy, raczej takie umiarkowane i ja też moja lewicowość tu jest jakaś szczególnie intensywna, więc to ma być jakby gwarant tego, że to nie będzie instytucja jakoś totalnie zdominowana przez ludzi SLD, że będzie rzeczywiście inkluzywna, że to będzie platforma współpracy. Teraz co chcemy robić i jak sobie wyobrażamy tą działalność? Otóż tak jak inne organizacje będziemy działać od projektu do projektu w ramach tych możliwości, które uda nam się dla siebie zdobyć i tego entuzjazmu, który się uda wykrzesać. Wszystkie organizacje lewicowe są zaproszone do tego, żeby realizować swoje projekty w oparciu o Centrum Daszyńskiego. To mogą być projekty zmierzające do wytworzenia pewnych ekspertyz naukowych, organizowania konferencji czy spotkań, publikowania materiałów i tak dalej. Oczywiście plan minimum to jest zrobić co pewien czas spotkanie. Plan maksimum to jest robić duże projekty naukowe. A gdzieś po środku są ekspertyzy, projekty, propozycje na przykład poprawek do ustaw albo wręcz nawet jakichś projektów ustaw, no, czyli codzienna robota polityczna. Organizacje wyspecjalizowane oczywiście będą miały okazję tutaj możliwość realizowania swoich interesujących ich projektów, na przykład ekologicznych.
czy też związanych z równością, czy też związanych z innym typowym dla lewicy zagadnieniem społecznym. Więc chcemy być taką platformą współpracy, chcemy być miejscem, które z czasem stanie się prestiżowe, stanie się atrakcyjne dla polityków, miejscem, w którym politykom będzie wypadało niejako być. Chcemy też, żeby to było miejsce, w którym politykom lokalnym z prowincji będzie przyjemnie być i dla których to będzie miejsce atrakcyjne. Sądzimy, nie będziemy się brzydzić absolutnie, tak jak się krygują niektóre organizacje współpracy z Sejmem. Chcemy przełamać tą taką rytualną nieufność między terenem i Sejmem. Mamy nadzieję, że niektóre imprezy będziemy robić wręcz w samym Sejmie. Tutaj Tomasz Kalita, który się czuje w Sejmie jak ryba w wodzie, jest jakby gwarancją tego, że to będzie możliwe. Być może w razie centrum uda się pozyskać wicemarszałków Sejmu. Także mamy duże plany, duże nadzieje. Czy to się przyjdzie, proszę Państwa, uda? No to zależy od tego, czy zjednamy sobie zaufanie, czy znajdziemy entuzjastów, którzy chcą z nami coś robić. Oczywiście od tego też, czy znajdziemy pieniądze na działalność. Na razie ogłaszam tylko nasze jak najszczersze, inkluzywne, demokratyczne, pluralistyczne intencje. Cieszę się, że są tu kamery i mogę o tych kamer powiedzieć, że wszyscy reprezentanci organizacji lewicowych, wszystkie organizacje lewicowe mogłyby tu, jeśli tylko zechcą, znaleźć dla siebie dom. I tyle, proszę Państwa, tego wstępu, a teraz chyba przejdziemy już do merytorycznej części, czyli do panelu, w którym ja już osobiście nie biorę udziału. Pan daje głos panu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To wobec tego może prosił, żeby profesor Konarski, który jest panelistą, zamienił się fotelami z profesorem Hartmanem, który znaleźć nie jest, bo właśnie w ten sposób to jest nasza czwórka, pan profesor Konarski, pani doktor Materska, pan Rafał Kwiatarów, pan doktor Rafał Kwiatarów i pan Michał Seska, słucham? A, przepraszam, pani doktor Materska, Sosnowska, Wrocławska, Warszawska. Ale pocieszam się, że Państwo macie też program, nie wiecie o kim mówię. I wiecie też Państwo, o czym będziemy mówili. Będziemy mówili o lewicy. Ja mam wrażenie, że miejsce, w którym znalazła się lewica na mapie oznaczone jest białą plamą. Nie dlatego, że tam nie ma życia, nic się nie dzieje, tylko właściwie nie wiadomo, co się dzieje, co tam jest. I więc przed nami trudne zadanie. Ja mam takie też drugie wrażenie, że tak jak kiedyś ksiądz Ciszny mówił, że chrześcijaństwo jest przed nami, to taki był przed Kościołem w Polsce, tak jak w tym sensie lewica jest przed SLD, prawda? I przed lewicowymi politykami w Polsce. Odkrycie treści lewicowości, nazwanie jej, interioryzacja tej tożsamości, to jest problem, z którym Państwo się w sposób widoczny od lat zmagacie i mam wrażenie, że tutaj nie ma żadnej chyba politycznej odpowiedzi. Spróbujemy jej poszukać w gronie ekspertów właśnie. Trzy pytania mi się nasuwają. Od razu powiem, jak sobie wyobrażam zorganizowanie tej naszej rozmowy najpierw. Co właściwie się stało z SLD? Na jaką chorobę ta formacja niegdyś potężna zapadła, która ją tak wyżarła do poziomu tych 8%. Co to właściwie się takiego stało od 40 do 8? To jest rzeczywiście zjazd piorunujący. Potem chciałbym się od Państwa dowiedzieć, co Państwo dziś uważacie za czynniki określające lewicę, co to właściwie mogło znaczyć, jaka jest istota tego, bo od tego też będzie zależała pewnie odpowiedź na pytanie trzecie, które przed nami stoi, mianowicie pytanie, jak ta lewica ma wyglądać, jak ona się ma budować i co właściwie różni, a co dzieli ruch, czy też rysującą się jakąś ideologię Janusza Palikota od tego, z czym się utożsamia, i ruchu Janusza Palikota od tego, z czym się utożsamia
SLD, co te dwie formacje mogłyby połączyć poza Aleksandrem Kwaśniewskim. Więc to mi się wydaje fundamentalne, bo wiemy, że unie personalne mają swoje zalety, ale też mają wady i ryzyka. To teraz może byśmy przeszli do pierwszego pytania i może od pani dr Materskiej-Sosnowskiej byśmy zaczęli, jeżeli można. Co właściwie się stało z SLD? Co wyżarło? Dziękuję bardzo za oddanie głosu, dziękuję Państwu za zaproszenie. Postaram się nie mówić o wszystkich przyczynach, bo było ich bardzo wiele. Nie będę mówiła i o błędach personalnych, o błędach kampanii, tylko trochę postaram się usprawiedliwić SLD. Dlatego, że wydaje mi się, analizując poszczególne wybory parlamentarne w naszym kraju, iż możemy przyjąć, albo inaczej, jeżeli przyjmiemy, że wybory z 2005 roku były ostatnimi wyborami kończącymi transformację. Niektórzy mówią, że nawet to nastąpiło wcześniej. Ja chcę zrobić pewien margines i pewien zakład i powiedzieć, że to był 2005 rok. To jeżeli zakończyliśmy transformację, to śmierć SLD jest śmiercią naturalną. Wszystkie ugrupowania z wyjątkiem PSL-u, ale to jest jakby na inną konferencję, wszystkie ugrupowania, które wyrosły z podziału postkomunistycznego i postsolidarnościowego zakończyły swój żywot w tym pierwotnym znaczeniu. Oczywiście zaraz Państwo powiecie, że SLD przeszło to wcześniej, bo przekształciło się z SDP w SLD, ale zabrakło paliwa. I takiego paliwa, które było spoiwem w okresie transformacji z dwóch powodów. Po pierwsze, to co najbardziej zespalało SLD na początku jej działalności jeszcze w SDP i jeszcze gdy było tylko sojuszem wyborczym, to było poczucie zagrożenia wspólnej takiej twierdzy się znaleźli. Więc to było bardzo takie spoiwo mocno zespalające i pozwalające na wspólne funkcjonowanie bez takich bardzo ostrych podziałów wewnętrznych, bo one istniały. Oczywiście te spory personalne zawsze istnieją, ale istniało jakieś dobro wyższe, dla którego warto było się mimo wszystko te kłótnie chować trochę pod spód czy pod dywan. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli spojrzymy na partie prawicowe, czy może prawicowe, za dużo powiedziane, postsolidarnościowe, one dużo szybciej się wypaliły i dużo szybciej zauważyły, że powinny się przekształcić. SLD swój moment przyspało. I w momencie, kiedy zostały spełnione pewne zadania, które stają przed partiami w czasie transformacji, należało zrobić krok do przodu. Tutaj właśnie sięgnęli 40%, uwierzyła partia, że jest nieomylna jedyna, a wtedy, jeżeli dobrze wiemy, że jak jest nadmiar władzy, to władza deprawuje, a nadmiar władzy deprawuje całkowicie. I niestety to się posypało. Ale były takie po aferze Lewina przecież próby dekonstrukcji tego SLD-owskiego modelu, prawda? Odejście grupy polityków, no Marek Borowski chociażby, prawda? Próba założenia innej lewicowej formacji, właśnie już nie postkomunistycznej, tylko bo ja wiem, jakby to nazwać, normalnie. Nie do końca normalny, bo wywodzący się znowu z tego samego pnia, to jest po pierwsze. Po drugie, AWS, który powstał... No ale ta Forma Obywatelska wywodzi się z pnia Unii Wolności właśnie, i to nie przeszkadza. Nie, dlatego że właśnie to chciałam powiedzieć, że rozpad AWS-u też był rozpadem innym niż rozpad SLD, dlatego że Platforma tylko po części wywodzi się z Unii Wolności. Ale ta część Platformy główna to jest mimo wszystko PLD, czyli był stały trzon, który mógł iść swoją drogą, gdy nie było im po drodze. Bo co im było po drodze? Po drodze była Zjednoczona Lewica, która stanowiła twardy obóz. Dlaczego SLD w 1993 roku wygrało wybory? Dlatego, że doskonale wiedziało, że przy wprowadzeniu, przepraszam, nie dlatego, że było świetne, ale wiedziało, że jeżeli wprowadzimy metodę Donta, system proporcjonalny z metodą Donta i progi wyborcze, to tylko w koalicji jest szansa. Prawica wtedy uważała, że są tak genialni, że uda się wejść i powtórzyć ruch z 91 roku, a na to było za późno. Wracając. Podział czy wyjście Marka Borowskiego było trochę wyjściem sztucznym, bo nie było tego trzonu, tego korzenia, tego zaplecza. Nie miał swojego KLD w Unii Wolności. Nie miał swojego KLD, czy nie miał swojego jakiegoś tam SDPL w dużym ruchu i dlatego wydaje mi się, że właśnie SLD do tej pory nie zrobiło
żadnego ruchu takiego szukającego nowego wyjścia czy nowej formacji. Ten spory w SLD, jakie były, to były spory personalne. Szorstka przyjaźń, podziały właśnie takie wewnętrzne, to nigdy nie były... I to nie były spory gruntowne, merytoryczne. I jeszcze jeden, moim zdaniem, powód, który jest bardzo ważny. Patrząc nawet na salę, mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie urażę, ale są osoby zaawansowanym wiekiem i osoby bardzo młode. Nie ma średniego pokolenia w SLD. Nie ma... Przepraszam. No więc... Wyjątek potwierdza tylko istnienie reguły, a nie jej zaprzecza, więc pozwoli Pan, że pozostanę przy swoim zdaniu. I nie ma tego średniego pokolenia, które również nie zostało zagospodarowane. I w SLD, i teraz w programach też nie jest zagospodarowane, co znowu może się odbić w ten, a nie w inny sposób na samej partii. Ale chyba z tych głównych przyczyn, to jeśli wolno, to na razie tyle, ewentualnie pozwolę sobie powtórzyć. No właśnie. To może Pan Profesor Konarski by coś dołączył do tego katalogu? Ja mam bardzo szeroki katalog. Nie wiem, czy mam to dodać, czy mam go odwinąć. To będzie problem. Natomiast po pierwsze, dziękuję. 4,5. Jeżeli na początek oczywiście Dorna Kultura, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest ciekawe miejsce i patron jest mi szczególnie bliski, bo jeden mój dziadek był Piłsudczykiem, a drugi był Daszyńczykiem. W związku z tym jestem jak gdyby w tych dwóch tradycjach ulokowany. I bardzo przeszanowałem Ignacego Daszyńskiego, więc miło jest, że ktoś taki jest patronem takiego think tanku. Co się stało z Lewicą, skoro przy sobie Jacku, że było krótko? Ja myślę, że jak bardzo często się to już dzieje i działo w dziejach różnych partii politycznych, w dużym stopniu zapiotuje arogancja władzy, która była notabene pokazana już w roku 2001, kiedy Leszek chyba tydzień przed wyborami spekulował, kto będzie w rządzie. Takich oczywiście głupstw się nie robi, ponieważ potem zawsze odbija to się utratą pewnych szans wyborczych, jako w przeddzień ważnej sytuacji, to jest elekcja. A potem to się oczywiście już połączyło właśnie z tym, o czym chyba wszyscy wiemy, a mianowicie z pewnym konsumowaniem tej zdobytej władzy i wiarą w to, że to jest początek paru kadencji. Więc na pewno grzech pewnej pychy tutaj jest istotnym początkiem pewnej złych tendencji, jakie możemy zauważyć. Natomiast nie wiem, czy możemy wyznaczać jakąś cezurę o tym, czy skończyła się, czy nie transformacja. Ja nie bardzo wiem, jakie byłyby kryteria, żeby to móc do końca zmierzyć. Ja myślę, że ona wciąż jeszcze trwa, bo nasz system partyjny wcale nie jest takim stabilnym, jakby się mogło wydawać mimo zwycięstwa Platformy w ostatnich wyborach. Parę innych grzechów, które widziałbym jako powody ku tej słabości lewicy, a które były konsekwencją pewnej arogancji tych, którzy wtedy nami zaczęli rządzić, łączy się na przykład z tym, co nazywam syndromem rozwartych nożyc, jako efektu grzechu pychy i zajechania. To tak brzmi trochę wielokrotnie, ale chodzi mi najpierw mówiąc o sytuację, w której szczególnie po zwycięstwie oczywiście w kategoriach głównie moralnych, czy też pokazowy Grzegorza Pieralskiego jako lidera, którego nikt nie podejrzewał o takich sukces w wyborach prezydenckich, w istocie nie było to żadnym przełomem także dla funkcjonowania samej partii, czyli SLD. Na tym tle chcę powiedzieć, że w Polsce nie ma kryzysu lewicy, jest kryzys SLD. Lewica ma się dobrze, o czym świadczy to, że bardzo wielu wyborców o lewicowych korzeniach i poglądach poszło do Platformy, do Polikota. Należałoby za to pomyśleć, co zrobić, żeby oni wrócili do SLD. Trzeba tę tezę wyraźnie tak sformułować. Jest kryzys SLD jako partii, która się po prostu w wielu sytuacjach nie sprawdziła i programowo, i mentalnie. Bo konsumowanie władzy, jak wiemy, jest rzeczą niezwykle zawsze trudną. Ale idąc dalej, w sytuacji, kiedy dzisiaj raczej się w większości wypadków bierze psyna na Pieralskim, nie byłbym do końca przekonany, że jest to słuszne założenie. Dlatego, że w drugim stopniu też nie otrzymało żadnego wsparcia, zwłaszcza głównego mentora lewicy, jakim jest Aleksander Kwaśniewski. My o tym doskonale wszyscy wiemy. I pan prezydent powinien też się w tej kwestii uderzyć w piersi. Jeśli chodzi o sprawę dalszą, bardzo złą rzeczą, którą SLD wykonywało w ostatnich czasach, czyli w momencie, kiedy utraciło władzę w roku 2005, jest taka gra, którą bym nazwał pewnym kokietowaniem własnego elektoratu, właściwie wpędzaniem go w pewnego rodzaju dyskomfort, no bo jeśli się pojawiają wątpliwości wokół tego, czy na przykład SLD po wyborach będzie mógł rządzić z PiS-em,
w sytuacji, kiedy PiS wcześniej oskarżył SLD, że jest tutorą przestępczą, oznacza, że ci, którzy takie spekulacje robią, są po prostu kupcami, nie traktującymi w sposób odpowiedni swojego elektoratu. Tego się nie robi. Elektorat się ma prawo w tym momencie czuć oszukany. Dalej, myślę, że pewną słabością widoczną z kolei Grzegorzu Napieralskim w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy była taka wiara w idoli zewnętrznych, stąd oczywiście zupełnie niepotrzebne przypominanie o zapataryzmie i roli Kościoła w Hiszpanii i porównywanie tego automatycy do warunków polskich. To oczywiście było całkowicie nierozsądne i to też kosztowało sporo, ponieważ oznaczało to, że SLD nie rozumie tego, jaką rolę spełnił Kościół w Hiszpanii, jaką spełnia w Polsce. Dalej, myślę, że pewną kwestią, która się też pojawiała wielokrotnie, to jest taka swoista sztampowość zachowań. Ja już niejednokrotnie o tym też publicznie mówiłem, że takie właśnie formy przyciągania wyborców, jak rozdawanie jabłek czy ranne wstawanie jeżdżeniem pociągiem, to już wszystko było. To nie jest nic absolutnie oryginalnego, należałoby znaleźć coś innego. Od tego powinny być tęgie głowy w sztabie wyborczym. Na widocznie te głowy zbyt tęgie nie były. Przy okazji myślę, że mamy w ogóle w przypadku polskiej lewicy szeroko ujętej, co dzisiaj znakomicie wykorzystuje Palikot, bardzo dużo problemy z wyklarowaniem pewnego typu przywództwa. Przywództwo bowiem w warunkach polskich partii jest głównie autorytarne. Autorytaryzmem bez walki jest przywództwo Kaczyńskiego w PiS-ie. Autorytaryzmem w sposób bardzo inteligentny ukrywanym jest oczywiście przywództwo Tuska, który jest mistrzem w przesuwaniu na niższe pozycje wszystkich tych, którzy mogą zagrozić w kwestii przywództwa jego własnej partii. Robi to na tyle inteligentnie, że nie dostrzega także tego część mediów, co już mnie akurat przyprawia często o śmiech. Poza tym lewica, takim błędem lewicy, który osobiście widzę w ostatnich czasach, a co dzisiaj wykorzystuje bardzo dobrze Palikot, w końcu jest nieumiejętność podejmowania tych tematów, które wręcz leżą na ulicy. Tematów, które są dzisiaj doskonale widoczne, takie jak na przykład sprawa dotycząca szeroko pojętej sprawiedliwości sądowej. Kary w Polsce wcale nie są nieuchronne. I dlatego pojawia się argument o przywróceniu kary śmierci, ponieważ cały ten system działa po prostu fatalnie. Kwestia opieki zdrowotnej, którą się chlubiła pani Kopacz, jest oczywiście kpiną, ponieważ z punktu widzenia chorób przewlekłych w Polsce mamy najgorsze wyniki chyba w Europie. I warto sobie to też przy okazji uświadomić, cukrzyca stawnie rozsiana i tak dalej. Wreszcie sprawa, której się lewica trzyma trochę jak piany płotu, nie ma kompletnie żadnego własnego pomysłu na to, to jest kwestia podatków. Jeżeli większość polskich rządów szuka rezerw dla budżetu w podnożeniu podatków, w spekulacjach wokół tego, albo w zmianach, które są na coś liberalne, jak premier Miller i jego uwielbienie dla podatku liniowego, no to warto byłoby się zastanowić nad tym, czy ten temat podatków jest tak potwornie nudny, że nie możemy ciekawego wymyślić, czy też jest to temat, który jednak ma w sobie pewne pokłady inspiracji dla tych, którzy chcą o tym mówić. Otóż moim zdaniem, skoro system podatkowy w Polsce jest taki, jaki jest i większość osób na ten system narzeka, to należałoby zastanowić się nad tym, co jest jego bolączką. Otóż moim zdaniem bolączką systemu podatkowego w Polsce nie tyle jest jego wysokość, ile brak społecznej kontroli nad jego rozchodowaniem. W efekcie mamy sytuację, w której dużo płacimy tychże właśnie podatków, ale szosy przez większą część ostatnich kilkunastu lat były dziurawe. Do dzisiaj się dzieje to, że często trudno dojechać, ponieważ wszystko jest dzisiaj w budowie. Co do pociągów, przeżywam to województwo Krakowa na zajęcia i największym dowcipem tego roku przy okazji ministra Grabarczyka było moje pytanie, które zadałem kasjerce w Krakowie, o której godzinie jedzie ten pociąg. Odpowiedź brzmiała kasjerki: ludzie mówią, że o 10:08. No i jak Państwo widzą, to jest właśnie ten obraz konfigurowania infrastruktury w warunkach Polski, które tutaj chciało zauważyć. Panie profesorze, kończę. Pojechał spóźniony. Mamy było tyle, potem dodam więcej. Dziękuję bardzo. To może teraz bym poprosił Pana Syskę, bo powiem szczerze, Państwo bardzo ciekawie powiedzieliście, wskazaliście różne przyczyny, ale nikt z Was, jakby nie wiem dlaczego, nie zauważył tego, że właściwie nie bardzo wiadomo, po co to zwierzę żyje. Prawda? Czyli to tylko z elegancji. Najpierw jest diagnoza, potem będą się doradcze. Pan Syska.
Po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie jako przedstawiciel Ośrodka Misji Społecznej im. Los Alarcos Think Tankiem, który już istnieje od ponad 6 lat i wiele rzeczy, które były tutaj przedstawione jako zapowiedzi, ma już na swoim koncie. Chciałem podziękować za zaproszenie i zadeklarować współpracę, ewentualnie możemy też służyć radą. Mam tutaj kilka publikacji z naszych ostatnich lat, także zachęcam do odwiedzi naszej strony internetowej, gdzie możecie Państwo się zapoznać z raportami, analizami, tak jak przygotowaliśmy raporty dla... Czas na reklamę się skończył. Natomiast ja chciałem nawiązać do wątku, który poruszyła pani doktora Anna Makarska-Sosnowska. Otóż ja stawiam tezę, że obecny kryzys SLD jest czymś naturalnym, zrozumiałym, historycznie uzasadnionym, logicznym i nieuniknionym. Znaczy, i wydaje mi się, że wyczerpuje się... Winnych nie trzeba szukać. Oczywiście możemy w tej chwili poddać, możemy rozliczać z kampanii wyborczych i tak dalej, ale nie chciałbym się w to wgłębiać, ponieważ to zostało wielokrotnie omówione. Natomiast chciałem powiedzieć, że wyczerpał się projekt, mimo ja roboczo nazywam modelem postkomunistycznej socjaldemokracji, czyli partii, która zrodziła się po rozpadzie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która zrodziła się w specyficznych okolicznościach historycznych i która była tworzona przez specyficzne środowisko. Jest taka książka wydana pod redakcją profesora Raciborskiego, w której analizuje się inspiracje ideowe członków rządu Leszka Millera. Znaczy grupa socjologów pod kierownictwem profesora Raciborskiego przeanalizowała tożsamość ideową członków gabinetu Leszka Millera, a jest to ta elita, która w roku 90 zakładała socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej. I tam w rozdziale, który napisał dr Przemysław Sadura, jasno się wskazuje, że środowisko to przechodziło inicjację polityczną w latach 70. ubiegłego wieku, wtedy kiedy PZPR stawała się partią ideologiczną, stawała się właściwie już była już pragmatyczną partią władzy i ci ludzie wstępowali do organizacji młodzieżowych głównie z pobudek osobistych. I oni to mówią wprost w tych ankietach i mają wyraźny problem ze zdefiniowaniem swojej lewicowej tożsamości. Więc siłą rzeczy środowisko, które zakładało SDRP, miało problem z własną tożsamością ideową i z tożsamością ideową socjaldemokratyczną. I środowisko to także już w publikacjach wspominkowych, które są już dostępne na rynku, a także na przykład w materiałach partyjnych z lat 90. twierdziło, że pragmatyzm jest ich zaletą. Znaczy, że właśnie brak dostatecznej tożsamości ideowej jest zaletą. I jest pan premier Józef Oleksy, ja znalazłem taką wypowiedź pana premiera z roku 96 z Rady Aktywu Kierowniczego Partii w Mierkach, gdzie pan premier powiedział, że zarzuca nam się nadmierny pragmatyzm, ale my pragmatyzm traktujemy jako wartość, ponieważ jesteśmy partią socjaldemokratyczną, czyli nie ideologiczną. Wydaje mi się, że to jest podstawowy problem, że... Ale już dzisiaj tego nie powtórzy. Brak tożsamości ideowej. I druga rzecz taka, że w tej chwili SLD nie mieści się, czy SLD odnosiło swoje sukcesy właśnie dzięki temu, że ten model taki pragmatyczny był dostosowany do dwóch takich dominujących podziałów socjopolitycznych, które porządkowały polską scenę polityczną. Pierwszy to podział postkomunistyczny, czyli SLD było w stanie mobilizować tych wyborców, którzy w tym podziale raczej z nostalgią bądź byli związani z poprzednim systemem, bo z nostalgią nosi się do bezpieczeństwa socjalnego okresu PRL, a drugi dominujący podział to podział kulturowy, czyli mobilizacja wyborców proeuropejskich, świeckich, przywiązanych na przykład do idei świeckiego państwa, czy niechętnych udziałowi Kościoła w życiu politycznym. I te dwie grupy SLD doskonale w tych podziałach socjopolitycznych SLD doskonale mobilizował. Natomiast w 2004-2005 roku te podziały przestały już odgrywać takie znaczenie, bo w tym podziale kulturowym to Platforma stała się tym obozem modernizatorów przeciwko obozowi tradycjonalistycznemu reprezentowanym przez PiS. Natomiast część elektoratu postkomunistycznego zagłosowała na Platformę. I ten podział postkomunistyczny już jest coraz mniej znaczący. I problemem jest to, że SLD właśnie przy tym braku deficytu ideowego, właśnie braku propozycji, o których mówił pan profesor Konarski, odnoszących się do kwestii społeczno-ekonomicznych, nie jest w stanie w tej chwili wykorzystać tego potencjału, jaki niesie moim zdaniem jednak coraz bardziej zauważalny wzrost znaczenia czynnika ekonomicznego przy decyzjach Polaków, który moim zdaniem ekonomizacja myślenia o polityce będzie postępować. I SLD moim zdaniem w tym, przynajmniej w obecnym stanie, nie jest zdolne do przeprowadzenia takiej intelektualnej pracy,
która by odpowiadała na tą sytuację. Ja ostatnie 3 dni spędziłem na kongresie SPD, przysługując się debatom podczas obrad plenarnych i uczestniczyłem w rozmowach kuluarowych. Muszę powiedzieć, że po powrocie do Polski liczyłem, że przed kongresem SLD też będę świadkiem takiej debaty, natomiast na razie poza pojawiającymi się nazwiskami nie widzę żadnych propozycji, które znalazły się na stole. Pan doktor Fedoruk. Moi znamienici przedmówcy wymienili chyba wszystkie możliwe przyczyny niepowodzenia. To może przejdziemy do drugiego pytania. Sukcesów, nie do sukcesów może. Ale chciałbym też dodać od siebie troszeczkę inny sposób, choć wpisując się, myślę, w przesłanie, które tutaj zabrzmiało. No, jest takie pojęcie w judaizmie tikkun olam, to znaczy jak Bóg tworzył świat, jest bardzo zmęczony. Przez to stworzył świat niedoskonały. I z tej przyczyny prorokom i wyznawcom towarzyszyło poczucie niedoskonałości świata, dążenie do jego napraw. Ja myślę, że główną słabością SLD od 1989 roku, już na pewno przemianowania się SDRP na SLD, były różowe okulary. Było przyjęcie założenia, że ta transformująca się Polska jest właśnie tym, na co czekaliśmy, że to jest ten spełniony Fukuyama. I stąd SLD stało się partią, która koniecznie chciała gdzieś wystawiać pomniki. Pomnik okrągłego stołu, pomnik wejścia Polski do Unii, pomnik wejścia do NATO, może w ogóle pomnik wojny w Iraku i tak dalej. Myśleli, że to Fukuyama, a to była Fukushima, tak? No można by to tak powiedzieć, to znaczy, jak wiadomo, pojęcie wywodzi się jeszcze z czasów rewolucji francuskiej. I mam wrażenie, że w polityce SLD czasem za często czytają takie radykalnie prawicowe pisma, wedle których światem ciągle rządzi lewica. Nie szkodzi, że wszyscy konstatują wokół, że ta lewica jest pogrążona w strukturalnym kryzysie, może poza Ameryką Łacińską. Tymczasem jakby żyjemy w świecie, w którym z punktu widzenia wartości tej rewolucji, Termidor dokonał się mniej więcej w roku 1974, tak, z wielkim kryzysem ekonomicznym. Od tego momentu, poza nielicznymi wzlotami, polityka w skali globalnej jest określana przez ideologię konserwatywną wywodzącą się od Fryderyka von Hayeka. I tego SLD moim zdaniem w największym stopniu zabrakło. To jest coś, co jest moim zdaniem równo słabością przy porównaniu SLD z PiS-em. Dlaczego PiS dostaje głosy nie tylko, powiedziałbym, narodowo-konserwatywnej twardej prawicy z poznaku Radia Ameryki. No właśnie dlatego, że mówi, że w ogóle coś jest nie tak wokół nas. Często nawet nie potrafiąc wyjaśnić dokładnie co, ale że coś jest nie tak. Natomiast na SLD zawsze wszystko jest w porządku, jak jest nie w porządku, to znaczy, że to, co jest robione trochę za słabo, za wolno, prawda? Czujmy Tuska za to, że nie robi reform. Prawda? Nie szkodzi, że te reformy są jakby wzięte wprost z Miltona Friedmana. No, okej, się przy tej okazji kłania. Projekt 4 RP powinien się narodzić na rozbrat. Nie na Nowogrodzkiej, a na rozbrat. To państwo powinniście mówić, że coś jest w Polsce nie tak. Zwłaszcza w gospodarce, no może nie w polityce, powiedzmy, że rzeczywiście kształt konstytucji i tak dalej jest jakoś z lewicowymi wartościami zgodny. No sobie przeanalizowałem na przykład, o czym mówili posłowie SLD w ostatnich kilku miesiącach. SLD zaczął rok bardzo dobrze. Dokonał egzekucji ministra Grabarczyka, czym dokonał cudu, bo uprzedził PiS. Wreszcie w czymś uprzedził tą konkurencję. I pojawiło się 17, 19, nawet jak tam sondaż 20%, ale potem SLD zajął się strategicznie ważnymi problemami emancypacji mniejszości seksualnej. Jak wiemy, elektorat SLD, prawda, w Suwałkach i innych miastach czeka na tego typu problematykę z niecierpliwością, prawda? Są tacy posłowie SLD, którzy zaczęli się zajmować ochroną koncernów tytoniowych. Socjaldemokracja wszędzie jakby jest w awangardzie walki z koncernami tytoniowymi, prawda, i obrony jakby zdrowia obywateli. A tu byli tacy posłowie SLD, którzy uznali ograniczenia palenia papierosów za ograniczenia swobód obywatelskich. Niektórzy wyborcy SLD też. Mówię o sobie. By zakończyć. Kilka dni temu dosłownie miałem okazję być na spotkaniu dyskusyjnym, gdzie widzę też niektórych uczestników na sali, na podobny temat. I
kiedy przyznam szczerze, zacząłem się pastwić nad polityką SLD w czasie wczesnego Balcerowicza, tak mówiąc. Mówiąc w skrócie, prominentny były polityk SLD wstał i zacytował mi maksymę z tych lat. Trzecią drogą do trzeciego świata. Tak? Nie mieliśmy innego wyjścia, ale wszystko w porządku, tylko że jest to cytat z Jana Krzysztofa Kieleckiego i Leszka Balcerowicza z początku lat 90. Dziękuję bardzo. No i w ten sposób płynnie przeszliśmy do drugiego zagadnienia, czyli do problemu lewicowości. Co to by właściwie miało być? Ja mam wrażenie, że obrona swobód obywatelskich jest elementem lewicowości, w tym prawo do stosowania różnego rodzaju używek, dopóki to innym nie szkodzi na ponad miarę. Ale pytanie jest zupełnie fundamentalne i bez żartów warto je stawiać z kompletną powagą. Co to dziś w tym świecie, w którym jedyny istniejący język polityki to jest język konserwatywno-liberalny, w którym nawet uzasadniając najbardziej lewicowe wartości trzeba się posłużyć językiem liberalnym, to znaczy powiedzieć na przykład, że nadmierne nierówności są złe, bo szkodzą wzrostowi PKB, prawda? Nie można powiedzieć, że są złe, bo są niesłuszne, bo to jest niedobre, jak ludzie są upokorzeni i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, ten liberalno-konserwatywny pragmatyzm wymusza posługiwanie się jego językiem, nawet wtedy, kiedy się broni zupełnie innej wartości. No i teraz, jak w tym świecie miałaby wyglądać polityczna tożsamość lewicowa, bo nie mówię o takiej postawie obywatelskiej, bo oczywiście są relatywnie łatwe odpowiedzi. Może tym razem byśmy zaczęli od pana Syski. To jest pytanie, na które możemy pewnie spędzić tutaj następne 5 godzin i pewnie gdybym znał odpowiedź na to pytanie, zostałbym wybrany przewodniczącym międzynarodówki socjalistycznej. Ale powiem tak, znaczy uważam, że o ile lewica w Europie Zachodniej ma o tyle łatwiej, że zgodnie ze wskazówkami danego Juda może się odwołać do języka. Do języka. Daszyński się zabrał. Może się odwołać do pewnych osiągnięć 30-lecia Welfare State, do pewnych osiągnięć, które społeczeństwa zachodnie europejskie jeszcze pamiętają. Doskonale wiedzą, na czym polegała polityka interwencjonizmu państwowego, jak można było łączyć silną rolę państwa z liberalnymi gwarancjami swobód obywatelskich i z partycypacją. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie skończyć wątek, który podjąłem. O tyle w Europie Środkowo-Zachodniej jest to trudniejsze. Zresztą pan Żuk w swojej książce pisze, że przez ostatnie 20 lat szczególnie młode pokolenie w naszym regionie było karmione taką propagandą, że połączenie aktywnej roli państwa z efektywnością gospodarczą jest niemożliwa. Natomiast ja twierdzę, że oczywiście wyzwaniem są kwestie społeczno-ekonomiczne, szczególnie w dobie kryzysu. I o ile na przykład Sojusz Lewicy Demokratycznej w ostatnich latach zawsze stawiał jako swój główny powód do dumy obniżenie podatków dla biznesu, co było dla mnie zawsze dużym zdziwieniem, że to był główny sztandar SLD w kampanii, także tutaj ostatniej kampanii wyborczej. Tak, Socjaldemokratyczna Partia Niemiec idzie do wyborów w roku 2013 z hasłem podwyższenia podatków dla najbogatszych oraz szeroki program inwestycji w edukację i w opiekę nad dziećmi. Jeżeli miałbym teraz formułować jakieś priorytety dla SLD czy dla lewicy w Polsce, lewicowej tożsamości politycznej, bo to nie musi być dla SLD. Może ta partia w ogóle długo nie pożyje, a powstanie coś innego na jej miejscu, tego nie wiemy. Znaczy, moim zdaniem takie kwestie zasadnicze, które także będą miały swoje znaczenie w Polsce, to jest na przykład ochrona sektora usług publicznych, inwestycji i usługi publiczne. Znaczy, to wystarczy poczytać na przykład raport pana ministra Boniego, czy jego artykuł, który się ukazał dwa dni przed ekspoze na jednej z ostatnich stron Gazety Wyborczej, tego pewnie przeszednie zauważamy, gdzie minister Boni mówi, że jedną z osi rozwoju Polski powinny być innowacje, inwestycje w naukę, ale już się powiedział, że priorytetem będzie komercjalizacja nauki.
czyli moim zdaniem tutaj lewica powinna sprzeciwiać się wszelkim formom komercjalizacji służby zdrowia. To jest tak, że będzie próba wprowadzenia mechanizmów rynkowych na szerszą skalę w systemie oświatowym. To między innymi nauczyciele prawdopodobnie staną niedługo przed sytuacją, że przed wizją elastycznych form zatrudnienia i proces outsourcingu w szkołach będzie w Polsce będzie postępował. To także kwestia znalezienia dla lewicy, jeżeli mówię o usługach publicznych. To jest także kwestia, ponieważ jednym z dylematów lewicy współczesnej jest to, gdzie jest ten elektorat lewicy. Skoro twierdzi się, że w wyniku dezindustrializacji zanika wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, to gdzie jest elektorat lewicy? Tutaj Państwa odsyłam do ciekawego tekstu Macieja Guli, który właśnie w jednym z ostatnich numerów LaSalle Papers, takich dokumentów, które rozsyłamy jako środek LaSalle, pisze, że jedną z takich teraz najbardziej rewolucyjnych grup społecznych to jest właśnie klasa średnia pracująca w sektorze publicznym, ponieważ właśnie sektor usług publicznych jest jeszcze ostatnim takim bastionem, którego wolny rynek nie zdominował. Tam ci pracownicy bronią się przed tymi zmianami i bronią go jakby w podwójnym interesie, znaczy bronią go we własnym interesie jako pracowników tego sektora, a po drugie bronią ich także w interesie uczniów, dzieci, ich rodziców, ponieważ komercjalizacja usług publicznych to także ograniczenie dostępności. I wreszcie trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć w tym momencie, to jest także próba, jesteśmy w tej chwili świadkami wielkiej debaty o Europie i uważam, że Radosławowi Sikorskiemu należą się wielkie słowa uznania za to, że poprzez swoje wystąpienia on wreszcie uruchomił dyskusję w Polsce na temat, jak ma wyglądać Europa. Znaczy, w Polsce do tej pory się mówiło, że polityka zagraniczna powinna się opierać na kompromisie, wszyscy jesteśmy za nią europejską, natomiast praktycznie w Polsce nie było debaty, jaka ta Unia Europejska ma być. Otóż co mnie najbardziej zdziwiło, to, że po wystąpieniu Radosława Sikorskiego politycy SLD zgodnie powiedzieli, że jest to świetne wystąpienie, mimo że ono było świetne tylko w dwóch punktach, natomiast w czterech innych było sprzeczne z programem europejskiej socjaldemokracji i sprzeczne z postulatami budowy Europy socjalnej opartej na przykład na koordynacji polityki gospodarczej, na harmonizacji podatków oraz na stworzeniu europejskiego minimum standardów dotyczących praw pracowniczych. A warto przypomnieć, że Radosław Sikorski powiedział, że Polska się nie zgodzi na harmonizację podatków, wspólną politykę gospodarczą i na wspólne standardy pracy, czyli będzie promował dumping socjalny wewnątrz, czyli Polska będzie promować dumping socjalny wewnątrz Unii Europejskiej i żaden z polityków lewicy na to nie zwrócił uwagi. Także wydaje mi się, że tutaj oprócz tych kwestii wewnątrzkrajowych, także warto było, żeby lewica miała swoje zdanie na temat, jak ma wyglądać przyszła Zjednoczona Europa. To tak trochę chaotycznie, pewnie ten katalog jest niewyczerpany, ale... Trochę bym bronił polityków lewicy w tym przypadku, bo jednak fundamentalnym sensem tego przemówienia był proeuropejski zwrot liberalnego rządu, umiarkowanie eurosceptycznego do tej pory, zwłaszcza ministra Sikorskiego. To mi się wydaje, że to trzeba było zauważyć i pochwalić, nawet jeżeli w detalach były problemy. Ale, no, ale właśnie problem jest taki, że to nie są detale, bo na przykład na wspomnianym przeze mnie zjeździe SPD wystąpienie inauguracyjne miał Helmut Schmidt, 93-letni były kanclerz Niemiec, który przez półtorej godziny mówił o wizji Zjednoczonej Europy i te kwestie, które Sikorski odrzucił, tam były silnie zaakcentowane. To jest silnie zaakcentowane w programach Partii Europejskich Socjalistów, do których SLD z tego, co wiem, ciągle jeszcze należy. I nic nie szkodziło powiedzieć, że w tych punktach się zgadzamy, a w tych punktach nie. I to nie chodzi tylko o Europę, ale chodzi o to, że w tej chwili w Polsce ludzie lewicy są pozbawieni tego trzeciego języka w ogóle, w debatach o czymkolwiek, także o Europie. Bo mamy wybór albo przyłączyć się do obozu neoliberalnego, bo taką tak naprawdę zaproponował Zjednoczoną Europę Federalną Sikorski, albo być w obozie Kaczyńskiego. I to jest właśnie coś, co zabija lewicę, tak, że nie potrafi suwerennie brać udziału w dyskusjach politycznych. I co szkodziło powiedzieć, że zgadzamy się z tym, że trzeba wzmacniać instytucje europejskie, ale chcemy je wzmacniać nie tylko dlatego, żeby one pilnowały, żeby państwa się nie zadłużały, ale także po to, żeby tworzyć europejskie fundusze inwestycyjne. A to jest program Europejskiej Socjaldemokracji, żeby stworzyć Europejski Fundusz na Inwestycje w Edukację i Infrastrukturę. I po to, żeby koordynować politykę podatkową i standardy pracy. A tego w ogóle nie powiedziano i to praktycznie pozbawia sensu istnienia lewicy czy SLD jako odrębnego podmiotu na scenie politycznej. Pan doktor Kodaruk. Skoro Daszyński się przewrócił, to jako trochę spróbuję podnieść. To już generalnie odpowiadając na pytanie pana redaktora, lewicowość mierzy się
najczęściej na dwóch poziomach. Po pierwsze jest to lewicowość społeczno-gospodarcza, po drugie nazwijmy to tak skrótowo kulturowo. Problemem ruchów socjalistycznych w różnych krajach było to, jak połączyć jedno z drugim. Nie ma jednego standardu. To jest z reguły w różnych proporcjach historycznie. Najlepiej to pokazywały Włochy, gdzie socjalizm rodził się z jednej strony jako głos intelektualistów z Emilii Romani, Umbrii czy Toskanii, i z drugiej zaś strony jako głos sportowców z Genui czy metalowców z Turynu. Ja bym odwołał się to do dwóch postaci. Znaczy do Boja Żeleńskiego i do Daszyńskiego, które są symbolami tych możliwych sposobów myślenia o lewicowości. Otóż, jeśli bym się Państwa zapytał o opinię o Boju Żeleńskim, nie wątpię, że wszyscy byście mówili, że to bardzo sympatyczny człowiek, lewicowo myślący, prawda, i tak dalej. A nie wiem, czy wiecie, że on był zwolennikiem eugeniki. Produktu europejskiego mieszczaństwa. Typowego produktu okresu międzywojennego. Ale był, prawda? Ale był Boj Żeleński. Jak się ma do tego Daszyński? Ano, poczynił pan Ignacy, był wielokrotnym ojcem chrzestnym przy chrztach kościelnych dzieci galicyjskich robotników i korona z głowy mu z tego powodu bynajmniej nie spadła. I to jest, myślę, trochę odpowiedź na pytanie, czym się powinna lewica zajmować. I zwróciłbym uwagę na jeden bardzo znamienny czynnik statystyczny. Jeśli bym się Państwa zapytał, gdzie lewica w Europie, socjaldemokracja jest najsilniejsza, to pewnie ktoś by tam powiedział, Dania, Norwegia, Szwecja, Niemcy, może Portugalia. No nie, najsilniejsza jest na Słowacji. Fico może dostać nawet co drugi głos w najbliższych wyborach. Ten Fico, który w naszej prasie jest pięknie określany mianem populisty, sojusznika faszystów i tak dalej. Ja sobie przeczytałem, a nie jest to rzecz o szczególnie trudną, programy Szmeru. No jest tam, jest jedno zdanie o konieczności walki z rasizmem i ksenofobią. Skądinąd jest istotnym problemem na Słowacji. Jedno zdanie, że trzeba szanować dziedzictwo narodowe, a cała reszta programu dotyczy tego, o czym mówił choćby tutaj Michał Syska. Ja marzę o tym, że ktoś kiedyś w tym kraju nazwie SLD czy jakąś inną formację, myślę tu o wysokonakładowych mediach, populistyczną, nieodpowiedzialną i tak dalej, bo to znaczy, że będzie szła za swoimi wyborcami. Popatrzcie sobie Państwo, gdzie są wyborcy SLD? Gdzie SLD ma po 15-20%? To nie jest Warszawa, to nie jest Wrocław, gdzie chyba w ogóle nie ma, prawda, SLD w Radzie Miasta, to nie jest Kraków, gdzie SLD w ogóle nie ma w Radzie Miasta, prawda? W Katowicach też nie, tam jest chyba ze 2 czy 3 tylko rady. Co to po 20% jest w takich miastach, z których jest wszędzie daleko. Najwięcej procentowo SLD ma bodaj w Leszno w Polsce, bo stamtąd jest wszędzie daleko. W programie Szmeru jest właśnie choćby to, żeby wyrównywać szanse słabszych regionów, miast i tak dalej. Co SLD ma w tej sprawie do powiedzenia? Jest tam tak krótki pasus w tym obszernym programie, ale w praktyce nie widać nic. A tym zaczyna się zajmować w polskiej polityce ktoś inny. I na koniec troszeczkę a propos tego, co o swobodach obywatelskich pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. Lewica była bardzo głośna, ja nie mówię, że to było źle, kiedy znanego lekarza wyprowadzano o 6 rano w Kajdanku. Kiedy wyprowadza się ludzi z innych grup społecznych, nieznanych, podejrzewanych o inne rzeczy o 6 rano przy kamerach, zamyka ich się na 120 minut i wypuszcza, żadnego sposób SLD zdaje się, że to nie interesowało. Kiedy polska policja, o czym poinformowałem na podobnym spotkaniu kiedyś posłów SLD, kupiła amerykański sprzęt do tłumienia manifestacji ulicznych za pomocą emisji dźwięku, który jest w Polsce nielegalny, nie przypominam sobie interpelacji poselskich posłów SLD. Był raz na listopada na miejscu. W tej sprawie. Tak samo jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznych, prawda? Też nie widzę ze strony liberalnych mediów szczególnych żali w tej no. materii. Ja się ciekaw jestem, na co nasze władze się szykują, skoro kupują tego typu sprzęty, skoro ograniczają dostęp do informacji i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw zdania polityków SLD w tej materii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie doktor. Ja rozumiem, jeśli pozwolisz, Michał, trochę parę słów do tego, co Michał powiedział, bo on miał bardzo taką przemyślaną receptę. Ja chciałabym podkreślić jedną rzecz. Polska lewica, ale ta utożsamiana przez SLD, bo nie przez wszystkich lewicowców, jest oparta na pragmatyzmie od początku do końca.
wszystko to, co jest robione, wynika z pragmatyzmu, tak jak wynikało z pragmatyzmu powstanie partii lewicowej pod nazwą SDR. Czyli fabuła Aleksego wiecznie żywa. Wiecznie żywa, panie premierze. I teraz, jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, jeżeli się państwo na to zgodzicie, to widzimy, że ta biała plama jest pięknie do zagospodarowania, bo pole do zagospodarowania jest olbrzymi potencjał. I teraz tak, jest po pierwsze elektorat lewicowy, po drugie jest zapotrzebowanie na hasła lewicy. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie partie będące i w parlamencie, i w ogóle kandydatury startujące do parlamentu miały w swoich programach hasła lewicowe. Każda partia się do tego odwołuje, więc jest potencjał. Mało tego, bardzo sprytnie. Dobre, to jest przecież, ale nie każdy partia mniejszych. Oczywiście, że tak. Począwszy właśnie od najbardziej liberalnej, a również na PSL-u partii jedynej klasowej w tej chwili skończywszy. W związku z powyższym trochę łatwiej i trudniej jest zebrać te elementy. I można w związku z tym, że tak naprawdę nie mieliśmy prawdziwej partii lewicowej przez ostatnie kilkadziesiąt lat, w związku z tym dużo łatwiej jest dzisiaj zaproponować program, z tym, że ja Rafale bym ten program stawiała na dwóch nogach. Jedna noga to byłyby to, co się nazywa, że te wartości postmaterialne są bardzo rozwojowe w tej chwili, zwłaszcza jest to widoczne w państwach dobrobytu, w państwach zachodnich. Tam są widoczne, ale do tych wartości, w moim przekonaniu, do tych wartości postmaterialnych odwołuje się Palikot. I te jego hasła właśnie, to udało jemu się w ten sposób zagospodarować. I to byłaby jedna noga. I tutaj mamy pełne pole do popisu, zwłaszcza w takim zaściankowym społeczeństwie i w takim dusznym społeczeństwie. I dodatkowo z młodym elektoratem, który ten wyż właśnie lat 80. właśnie wszedł na rynek wyborczy i jest o kogo walczyć, Palikot to pokazał. I druga noga, którą bardzo precyzyjnie sprecyzował Michał właśnie, ta kwestia dotycząca kwestii społeczno-ekonomicznych. A tutaj już pole do popisu mamy pełne, bo oczywiście w tych postmaterialnych, no to proszę zobaczyć, tak naprawdę nie narodziła się silna partia Zielonych, ani inne takie alternatywne ruchy, a wynika to właśnie z tego momentu nie dojścia jeszcze do odpowiedniego poziomu rozwoju, przede wszystkim materialnego, żeby nas było na to stać. Reasumując, lewicowość jest absolutnie do określenia i jest piękne pole do zagospodarowania. Możemy się sprzeczać, które akcenty powinny być bardziej czy mniej akcentowane, ale Rafał, nie odpowiadają politycy lewicy na zaczepki, bo nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia albo niczego do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Profesor Konecki. Mogę powtórzyć argument jednego z naszych panelistów przy poprzednim odkryciu, że już wszystko właściwie zostało powiedziane, więc ja to, co będę chciał powiedzieć, przedstawię w taki sposób, aby jednak państwa zainteresować. Ja myślę, że to, co musi zrobić dzisiaj lewica, czy ona się nie nazywa SLD, czy inaczej, to jest pewna próba trochę zrewidowania swoich fundamentów częściowo, czy w części, a z drugiej strony odwołania się do tego, co było zawsze siłą lewicy. O tej sile lewicy państwo już mówiliście, a co do lewicy fundamentów, ja myślę, że jest taki parę pól. Podstawowością lewicy nie jest dzisiaj niewiedza o tym, co jest lewicowe, tylko w głównym stopniu nieumiejętność znalezienia instrumentów, które można było wykorzystać i na przykład wyjść w konfrontacji lepiej niż zrobił to ruch Palikota. No nie wiem, czy pomysł na wchodzenie w układ z Palikotem dzisiaj jest pomysłem dobrym. Wydaje mi się, że to pomysł zły, a to jest moje zdanie. Jakie są kwestie fundamentów, które należałoby zrewidować? Ja już mówiłem o podatkach. Podatki jako pewien fetysz lansowany przez większość partii lewicowych staje się dzisiaj krytykowane przez środowiska konserwatywno-liberalne i oczywiście na tym lewica traci, więc należałoby zastanowić się nad tym, jak się te podatki wydatkuje i co tu lewica może zrobić. Po drugie, sprawą bardzo istotną, ale jakoś dziwnym trafem niedostrzeganą w ogóle przez polską klasę polityczną jest zastraszający poziom frekwencji wyborczej, który jest dowodem na bardzo szybkie niestety zwrócenie się wartości demokratycznych, skoro ludzie nie chcą iść do wyborów, ich to nie interesuje, skoro głosują nogami, to jest to kapitalne pole do zagospodarowania przy lewicy, która oczywiście musiałaby to robić od żona Cezara.
boję się, że dzisiaj nie ma takiego potencjału lewicy, aby tak można co zarabiać. Kwestia kolejna to jest Kościół. Otóż identyfikacja historyczna lewicy jest zawsze identyfikacją wobec Kościoła konfrontacyjną. To jest oczywiście założenie, które jest jak gdyby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wydaje mi się, że jeśli lewica chce zaistnieć, musi zaskakiwać tych, którzy są jej krytykami. Jeżeli zatem przyjmujemy, że o Kościele można mówić w kontekście aborcji, in vitro, itd., to jest oczywiście błąd. Należałoby zrobić jedną bardzo prostą, wręcz trywialną rzecz. A mianowicie poszukać w polskim Kościele okresu zaborów i teraz ludzi, którzy byli lewicowcami. Zapewniam Państwa, jest ich bardzo dużo. I wykorzystać, no, Szczygielny, Brzuska, Kmietowicz, nawet częściowo Ostrołowski, jak on się bardziej z PSN-em kojarzy, ale był przecież też spotkany na Romie. Oczywiście. Także nie umiemy kompletnie w ramach dyskusji z udziałem intelektualistów lewicowych i polityków wyciągnąć tych argumentów, które są argumentami mogącymi być bardzo ciekawym instrumentem i orężem w ręku z dyskusji z prawicą. Nie wiem, czemu tak się dzieje, może tak po prostu zwykłej odwagi. Sprawa podmiotowości w miejscu pracy, która w warunkach polskich jest fatalna, poprzez między innymi niezgodę na powoływanie wielu firm związków zawodowych, co oczywiście jest też dowodem na to, przy okazji, w jakim fundamencie prawnym te kwestie w Polsce stoją. O egzekucji prawa w Polsce w ogóle nie chcę mówić, dlatego że twierdzę, że Polska państwem prawnym pewnym słowa tego znaczenia nie jest. Jeśli chodzi o sprawy kolejne, wydaje mi się, że lewica powinna sprecyzować wyraźnie, jakie pola do zagospodarowania politycznego są tymi, których zagospodarowanie da efekty szybciej, a które da później. I odnieść się do tego, co jest podstawowe dla naszego życia na co dzień, a więc zdrowie i edukacja. Jeśli przyjmiemy, że w warunkach polskich dyskutuje się o tematach na przykład komercjalizacji służby zdrowia, co do końca nie jest jasne dla mnóstwa ludzi osób, dlatego między innymi oni też nie chcą brać udziału w wyborach. Oczywiście to jest cały skład okoliczności. Lewica w tej kwestii powinna przyjąć inicjatywę i wskazywać wyraźnie, że są to inwestycje, na które muszą trwać o wiele dłużej, tak jak edukacja, tak jak inwestycja w naukę. Ja stawiam taką tezę, jestem krytykiem aktualnej ustawy o szkolnictwie wyższym, bo jest to ustawa, która będzie pauperyzować polską sferę akademicką, która zresztą ma istotną cechę kompletnego braku solidarności wewnętrznej. Ta sfera nie jest w stanie niczego dla siebie wywalczyć, ponieważ jest podzielona i jest wyciągana przez poszczególne orientacje polityczne do tego, żeby pełnić ona pewnych kwiatków do kożucha. To trwa i się nie skończy. Robią to wszystkie polskie partie polityczne w obliczu transformacji. Efekt tego jest taki, jaki jest. Jesteśmy w stanie się bardzo dać się podzielić. I myślę, że skoro była uwaga o smerze, już kończę. Smer jest ciekawą partią, bo to jest partia, która w istocie, takie mam wrażenie, stała się też pewną inspiracją dla Janusza Palikota. I Fico jest postanowym przygodnym polityka, który wziął rewanż na swoich partyjnych towarzyszach i jak widać może wrócić do władzy, chociaż jego aktywiści i aktywistki, jakich obserwowałem w Koszycach przed kilkoma laty, nie mam pojęcia, czym się ta partia zajmuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No tak, tu już osoba Janusza Palikota powróciła i zostawia przed nami pytanie o instytucjonalny kształt polskiej strony. Pan premier chciał głos. Zrobimy wyjątek na premiera. Zrobimy. Zabieram głos dlatego, że pani była skawa zarzucić politykom lewicy, że nie reagują na zaczepki, bo nie ma jakiegoś do porównania. Czułem się zaczepiony. Przez cytat Michała Syski o relacjach zamiennych rzekomo pragmatyzmu i socjaldemokratyzmu w czasach tworzenia ISDP i SLD. Rozdzielmy te rzeczy i nie róbmy z tego zarzutu. Pragmatyzm jest metoda działania, a teraz socjaldemokratyzm jest linią i orientacją filozoficzną i polityczną, więc nie ma tu zamienności w ocenie. Natomiast akurat ja się najmniej czułem pragmatykiem czy propagatorem pragmatycznego tylko działania lewicy, to raczej inni w tym
celowali. Natomiast ja bym powiedział tak, że dziś o sądach korzeni dzisiejszej lewicy polskiej trzeba pamiętać o jej początkach. My mieliśmy przemożne przekonanie, że zadaniem ludzi po 90 roku jest przeprowadzić ideę lewicy z Polski niedemokratycznej do Polski demokratycznej. I uważam, że to się udało. To był cel naszego teamu. Błędy oczywiście były nieuchronne i było ich wiele. Temu towarzyszyło przemożne uczucie i potrzeba legitymizowania ich. Gdybyście wiedzieli, jak wielkie znaczenie miały pochwały Gazety Wyborczej, wódka wypita z Adamem Michnikiem i inne akcenty, to brzmi jak żart, ale myśmy byli spróżni historycznie, można by powiedzieć, i dlatego musieliśmy szukać legitymizacji na scenie politycznej, a Unia Wolności była nośnikiem standardów tych akceptowanych służb w przemianach polskich. Gubiliśmy przez to rzeczywiście własne kawałki tożsamości, to prawda. Ale na pewne usprawiedliwienie mógłbym tylko podać, że dziś zarzuty o rozmytą tożsamość, o brak korzeni, o zagubienie, o utratę adresów ideowych są po części tylko słuszne, dlatego że w międzyczasie coś się stało ze wszystkimi partiami. Wkroczyliśmy w epokę postideologiczną i chciałbym, żeby Michał podał przykłady partii ideologicznych. Nie ma partii ideologicznej. Pan Michał, proszę macie do powiedzenia, więc dotknięty się odezwie. Może od pana Michała byśmy właśnie zaczęli ten trzeci obiec, tylko chciałem powiedzieć, że to wzruszające liryczne wyznanie pana premiera ma historyczne znaczenie. Lewica chrzczona wokół Michnika, prawda? To warto ten element zapamiętać. Pan Michał. To jeszcze nawiązując do tego wątku pragmatyzmu, ja dlatego zacytowałem pana premiera, bo pan premier przyszedł na to spotkanie i chciałem powiedzieć, teraz pochwalić pana premiera Łowackiego, że należy on do nielicznych polityków SLD, którzy przychodzą na spotkania dyskusyjne. Natomiast jeśli państwo chcecie, mogę zacytować podobnych cytatów. Tak, przygotowałem pewien artykuł, gdzie zebrałem kilka takich cytatów potwierdzających tą regułę. Natomiast jeśli chodzi... Obecni obrywają za nieobecnych. Natomiast z tym pragmatyzmem to jest też ciekawa rzecz, że przywoływany tutaj Robert Fico, to jest typowy pragmatyzm, znaczy jego wybór tego typu strategii politycznej był wyborem pragmatycznym, ponieważ warto przypomnieć, że gdy był że Smer u swojego zarania wpisał sobie do programu założenia trzeciej drogi Tonego Blaira i Robert Fico sam siebie określał słowackim Tony Blairem. Natomiast szybko zorientował się, że nie ma takiego zapotrzebowania, ponieważ podziały socjopolityczne na Słowacji przebiegają zupełnie inaczej, zupełnie są nieadekwatne do trzeciej drogi Blaira, więc wybrał taką, a nie inną drogę, która oczywiście daje mu sukces. Natomiast jestem tutaj akurat to jest najsłabszy punkt, jestem najsłabiej przygotowany do tego punktu, jeśli chodzi o rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne. Nie za dobrze znam obecne relacje wewnątrz SLD i nie wiem, jakie frakcje, koterie w tej chwili toczą ze sobą spór o przywództwo najjutrzejszym zjeździe. Natomiast oczywiście podzielam sceptycyzm profesora Konarskiego co do sojuszy z ruchem Palikota. Otóż dla mnie na razie formacja Janusza Palikota to jest formacja przede wszystkim populistyczna, wykorzystująca... Jak Fico. Trochę tak, wykorzystująca doskonale tabloidyzację, ale wydaje mi się, że Palikot to jest przede wszystkim produkt tabloidyzacji polskich mediów. I on doskonale wykorzystał tabloidyzację polskich mediów, natomiast warto też wspomnieć, że w kwestiach programu ekonomicznego on się posługiwał też postulatami liberalno-populistycznymi. Znaczy tam był podatek liniowy oraz radykalne ograniczenie biurokracji państwowej, a ponadto... To samo co Leszek Miller. Dokładnie. Natomiast być może to jest ta przyszła płaszczyzna współpracy, natomiast z tego co się orientuję, to Janusz Palikot przyjął zaproszenie od międzynarodówki liberalnej i ma wstąpić do struktury europejskich liberałów. Natomiast moim zdaniem ja uważam, że dobrze złożony kalendarz wyborczy w Polsce, ponieważ pierwsze wybory, które się odbędą
Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem wybory do Parlamentu Europejskiego dają szansę na przetestowanie nowych rozwiązań instytucjonalnych. Znaczy, to są wybory, gdzie nie trzeba mieć dużego zaplecza organizacyjnego, żeby wystawić w skali Polski listy wyborcze. Po drugie, myślę, że potencjalni uczestnicy projektu lewicowego byliby skłonni podjąć takie ryzyko, bo to nie jest duże ryzyko polityczne wystartować w takich wyborach. A po trzecie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy są bardziej skłonni oddawać swoje głosy na jakieś nowe ruchy, nowe ugrupowania, ponieważ są bardziej skłonni do głosowania sercem niż... Ale czy pan jest zwolennikiem tych konstrukcji okrągły stół patrona Kwaśniewskiego, zintegrować różne formacje lewicowe, pani Kotek, Centrum La Sala? Znaczy, jeśli państwo znacie taką książeczkę wydaną przez krytykę polityczną o Norwegii, to tam jest autorem rozdziału dotyczącego norweskiej lewicy. I dla mnie bardzo inspirujący był przykład, jak socjaldemokraci norwescy wyszli z kryzysu, tylko że oni mieli ten atut, że mają tam silne związki zawodowe. I to związki zawodowe poprzez swoją oddolną aktywność wyznaczyły kryteria dla partii lewicowych. To znaczy związki zawodowe rozesłały do swoich członków ankiety, wyniki tych ankiet rozesłali do partii politycznych i na podstawie tego opracowano plan wyjścia z kryzysu. No ja sobie uważam, co by było, jakby na przykład Solidarność rozesłała takie ankiety. Ja uważam, że obecny przewodniczący Solidarności w kwestiach społeczno-ekonomicznych prezentuje... Ale ty rozesłał ankiety. Okej, okay. Natomiast chodzi mi o to, że ja nie wierzę w Kongres Nowej Lewicy, nie wierzę w siłę postaci, które miałyby tutaj być zbawcami. Wydaje mi się, że tutaj jest przede wszystkim konieczne określenie kryteriów programowych. Znaczy, jeżeli nie będzie wiadomo, po co ma powstać, jaki jest cel, a ponadto wypracowanie, moim zdaniem, relacji do formacji, do pozostałych formacji na scenie politycznej, wypracowanie modelu opozycyjności wobec Platformy Obywatelskiej. Ponieważ ja odnoszę wrażenie, że po wyborach 9 października Sojusz Lewicy Demokratycznej wysyła sygnały, że jest w każdej chwili gotowy wejść do koalicji z Platformą Obywatelską. I to jest też kwestia zasadnicza do ustalenia. Po pierwsze, czy ta formacja lewicowa chce być opozycją, a w przyszłości partią rządzącą, a po drugie, wokół jakich kwestii programowych chce budować alternatywę wobec Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem te dwie rzeczy są wciąż nierozstrzygnięte. Pan doktor Federuk. Proszę Państwa, jak ja czasami śledzę dyskusje i wypowiedzi różnych ludzi lewicy i publicystów, myślę, że im wszystkim w głowach się poprzewracało. Otóż w okresie międzywojennym, w szczycie swojej popularności, na fali zamachu majowego Polska Partia Socjalistyczna dostała 12 z kawałkiem procent głosów, to było trochę ponad milion. W szczycie popularności we wrzącej, prawda, społecznie Polsce. To, że SLD kiedyś miało 40%, to było konsekwencją różnych zbiegów okoliczności i niewątpliwego pragmatyzmu. Bo ja temu absolutnie bym nie przeczył. Obecność pana profesora Konarskiego inspiruje mnie do przywołania przypadku Irlandii. Otóż tam, tak jak u nas, prawda, dwie prawicowe partie, odkąd najstarsi Dublińczycy nie pamiętają, rządzą tym krajem, a Partia Pracy z wyjątkiem krótkiego okresu rozłamu w niej zawsze dostawała od 7 do 16%. Co by się nie działo na świecie, prawda? Dopiero teraz, na fali wielkiego kryzysu, prawda, wskoczyła na drugie miejsce na podium. I ja myślę, że dokładnie taka jest przyszłość lewicy w Polsce i że w tych kategoriach SLD czy ktokolwiek inny powinien myśleć o swojej przyszłości. W wielu państwach zachodnich tego typu załamania nastąpiły w latach 50. i 60., kiedy z partii 30-30-kilku procentowych partie te spadały na poziom 15-20%. I to moim zdaniem jest raczej zjawisko trwałe. Troszeczkę ad vocem właśnie do słów mojej szanownej rozmówczyni. Otóż trudno mi sobie wyobrazić, żeby przypalający marihuanę ziomy z osiedli głosowały na polityków SLD. Daleko sięga moja wyobraźnia, ale nie aż tak. I to, co wiemy w tym momencie o wyborcach pani Kota, to raczej to, że to są byli wyborcy Platformy Obywatelskiej plus ludzie, którzy wcześniej nie chodzili na wybory. SLD jakichś szczególnych strat akurat na rzecz pani Kota nie pomógł. Z tego typu polityka, opierania się, powiedziałbym, symetrycznie na dwóch różnych pilarach, ma sens, kiedy to ma być partia wielka, tak jak Platforma czy PiS. Tak? Bo PiS ma z tym zresztą problem. Ta czerpa z różnych źródeł w różny sposób swoją tożsamość kształtować. Mnie dużo bardziej coś innego interesuje. Na przykład to, że niedługo listonosze przestaną przynosić emerytury.
sposób. Myślę, że to w polskim społeczeństwie może wywołać pewnego rodzaju rezonans. Tak samo jak perspektywa wydłużenia wieku emerytalnego. Jakoś na razie nie słyszę z lewej strony sali sejmowej krąkiego no pasaram, prawda? Czyli rozumiem, że pan by raczej optował za wizją SLD jako partii klasowo-socjalnej, a nie kulturowo-obyczajowo-socjalnej. Absolutnie nie klasowo-socjalny, bo nigdzie w świecie w ten sposób podziały socjopolitycznie kształtują. Elektorat SLD to są w większości ludzie średnio zamożni, którzy mają stałe dochody, są urzędnicy, nauczyciele, rodziny wojskowych, policjantów i tak dalej. To się troszeczkę odnosi do tego, co tutaj padało na temat budżetowej klasy średniej, więc absolutnie w kategoriach klasowych tego nie widział. Natomiast czynnik kulturowy nie sądzę był w tym istotny. Sondaż na temat stosunku Polaków do obecności krzyża w Sejmie jest chyba pewnego rodzaju odpowiedzią na to. I idąc dalej, myślę, że... Ale jednak przeciwników krzyża w Sejmie jest więcej niż wyborców SLD. No tak, ale akurat myślę, że to nie są wyborcy SLD, tylko mieszkańcy najzamożniejszych dzielnic wielkich miast, których SLD z historycznych względów dostępu nie ma, nie miało i mieć nigdy nie będzie. I myślę, że SLD powinno sięgnąć do czegoś, o co zawsze walczyła lewica od czasu rewolucji francuskiej. Mianowicie do prawa do rozwodu. Otóż coś, co moim zdaniem było słabością Grzegorza Napieralskiego, to to, że ani w tej partii nie zawarto trwałego konsensusu, tak ideowego jak taktycznego, ani nie zrobiono tego, co do perfekcji opanowali Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Nie powyrzucano tych, którym się szyb SLD nie podoba. Albo tak, albo tak. Sojusz tego nie zrobił. Kogo jeszcze chwilę powinien wyrzucić, jak zostanie jutro przewodniczący? Nie znam aż tak geografii personalnej SLD, natomiast... I ostatni wątek. Dla mnie wręcz zabawny z owym okrągłym stołem. Kilka lat temu słyszałem, że okrągły stół SLD to ma być stół z politykami SDP i Unii Pracy. Z całym szacunkiem dla tych partii, no nie były to partie szczególnie... Masowe. Nie były to partie szczególnie masowe. Teraz słyszę, że ma być to okrągły stół z Palikotem. Więc tak sobie po pierwsze myślę, że skoro zaproszono Palikota, to może trzeba jednak iść jeszcze szerzej. Nie bać się, odważnie. Na przykład taki Tusk Donald. Przecież on walczył z OFE niemal równie heroicznie jak Nestor Kirchner w Argentynie, prawda? To dlaczego jego nie zaprosić? Przecież Platforma wpisała socjaldemokratyczny filar do swojego programu. To można sobie przeczytać, prawda? Albo taki na przykład Kaczyński Jarosław, prawda? Ma lewicowe poglądy w sprawie roli związków zawodowych państwa, prawda? Tylu ubogich Polaków głosuje na jego partię. A w programie PiSu jest przecież odwołanie do niepodległościowej lewicy i PPS-u. Dlaczego zatem nie Jarosław Kaczyński? A jakbyśmy wzięli pana premiera Pawlaka, to myślę, że on przy tym okrągłym stole zająłby najbardziej po lewej stronie stojące krzesło. Tak? I tak próbuję sobie wyobrazić oczami wyobraźni okrągły stół SLD z Palikotem. I tak widzę, że na środku tego stołu będzie duży świński łeb, a państwo będziecie w świetle kamer przez tydzień dyskutować o legalizacji marihuany. Korwinnika też jest za legalizacją marihuany, więc może jego też zaprosić. Szczęść Boże. Teza pana doktora Fedoruka jest z Palikotami, nie będzie w aliansach, jak rozumiem. Ale Palikot robi co innego, dlatego że on wychodząc właśnie z tych haseł takich kulturowych czy postmaterialnych zaczyna wchodzić na pole lewicy, prawdziwej lewicy, tak? Czyli zaczyna odwoływać się do najuboższych, zaprasza Ikonowicza i ja nie wiem, że w jakim kierunku pójdzie. To, że dzisiaj jest populistą i to, że dzisiaj to wygląda tak, jak wygląda, pełna zgoda. Nie wiem, gdzie będzie rozszerzał i o kogo będzie rozszerzał elektorat. Ja nie twierdzę, że w tej kadencji, dlatego że drużynę, jaką wprowadził do parlamentu, trudno mu będzie poszerzać tą drużyną ten elektorat taki lewicowy. Ale nadal jednak pozwolę, że pozostanę przy swoim zdaniu, że lewica powinna mieć dwie nogi i ekonomiczną i światopoglądową i tylko przy tak konstruowanym programie można poszerzać pole wyborców, bo ten program nie musi być tak samo skonstruowany do wyborców z Warszawy, jak i do Leszna. Tu możemy sobie wprowadzać różne odcienie i różne hasła programowe. Zwłaszcza przy takiej 8%? Dzisiaj przy 8%, tak, ale starasz się poszerzyć. Elektorat lewicowy jest liczony na około 20%.
Także w momencie, kiedy dotknie nas kryzys, wiadomo, że ta strefa ludzi, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia, poszerzy się. I oni pójdą do PiS-u. I żeby oni nie poszli do PiS-u, właśnie. Na pewno wartości postmaterialne powstrzymają ich przed pójściem do PiS-u. Nie wiem, czy wartości postmaterialne, ale mówimy, ja również mówię o młodych ludziach, nie tylko o średnim pokoleniu i nie tylko tych, którzy już dzisiaj są na rynku pracy, ale również o tych, którzy będą wchodzili na ten rynek pracy, a oni potrzebują innych haseł, innych zapewnień niż mają osoby już będące. Też, ale inne. Rafał, to są hasła młodych ludzi, którzy mówią, dlaczego nie zagłosowali na SLD. I co ich przyciągnęło do Palikota? To nie jest tylko marihuana, to byłoby zbyt proste, niestety. No raczej tak, panie dyrektorze. W każdym razie, uważam, że nie tylko sojusz jest przyszłością lewicy i uważam, czy w ogóle jest przyszłością lewicy i uważam, że należy dyskutować i szukać środka. Nie wiem, jak wielki powinien być to okrągły stół, ale na pewno nie zamykali się i partie, które powstawały, czy które wzorowały się na jakichś partiach przedwojennych, to już jest pase. Powinien być, pani doktor, jeszcze pani doktor bym prosił jedno zdanie. Pani użyła sformułowania, ale czy będzie, to znaczy też troszkę się do ekspertyzy, pani ekspertyzy realiów politycznych odwołuje. Czy jest szansa, że ten okrągły stół się zrealizuje, czy tylko będzie takim fantomem, wokół którego wszyscy krążą i krążą, a on sobie gdzieś unosi się? Obawiam się, że niestety odpowiedziałam w pierwszym swoim wystąpieniu na ten temat, że nasza polityka jest przede wszystkim polityką personalną, przez personalię jest rządzona. Co by nie było źle, bo liderem pomysłu jest Aleksander Kwaśniewski. Jakby była personalna, to mogły te personalia ściągnąć i posadzić dookoła. Tak samo łączy jak i dzieli. Tak samo łączy jak i dzieli, więc nie jest to najlepszy ojciec. Raczej rywalizacja między Kwaśniewskim a Palikotem i liderem będzie grała rolę niż chęć. Proszę zwrócić uwagę, łatwiej jest nam spotkać się z różnych ośrodków i z różnymi poglądami dyskutować, niż politykom taką rozmowę przeprowadzić. Jest jeszcze jeden. I LIT i różne tego typu pomysły nie wypaliły, więc pod tym względem byłabym sceptyczna. Ale to jest, tu są dwa pytania. O lewicę i o SLD. Ja mówię o lewicę. Pan profesor. Dwa nawiązania do dwóch faktów. Jeden był wyjątkowany, drugi ja chcę państwu przypomnieć. Ponieważ Artur Rzakowski pytał się na początku jeszcze o to wyżarcie potencjału lewicy. Warto pamiętać, że wyżarcie nigdy nie musi być trwałe i oczywiście przy pewnych środkach może być formą rewitalizacji. Przypomnę bardzo ciekawy fakt z początku lat 90. Karolińska partia konserwatywna zmienia sobie przywódcę, przywódcą staje sympatyczna i seksowna pani mecenas, która się fotografuje na jednym z czołowych plakatów wyborczych w swoim sotej w czapeczce bakałarza. Partia ta traci 280 mandatów, uzyskuje 2. I potem się odradza, mimo tego zapomniałem nazwiska tej pani premier, ale to był taki kompletny niewypał w Kanadzie, pokazujący, że można się trochę jak Wańka w stanie karmitalizować, jeśli się będzie w sposób mądry budować swoją przyszłość. I Partia Pracy w Irlandii, jedna istotna kwestia, którą musimy powiedzieć. Jak powiedział Roger Carty przed kilkudziesięcioma laty, nacjonalizm zadusił Irlandii socjalizm. W warunkach polskich jest jeszcze gorzej, ponieważ Lewica Polska, a także głównie SLD, dała szalik do ręki dusicielom. W związku z tym warto byłoby zastanowić się nad tym, co teraz z tym zrobić i czemu tak się mogło stać. To taki właśnie namiot do spraw prezydenckich. Bo dzisiaj, jak byłem przywołany, chciałem to powiedzieć. Ale jest kropka. Dlatego ten stół okrągły moim zdaniem jest interesujący i będzie świetnym sygnałem informacyjnym dla także nas wszystkich obserwujących polską scenę polityczną. Jeśli chodzi o inną kwestię na już, jeśli Leszek Miller, nie broniąc absolutnie żadnych szans innym kandydatom, bo ta rozrywka będzie ciekawa, ale jeśli Leszek Miller zostanie liderem lewicy SLD, przepraszam, jutro, to będzie miał do wypełnienia pewną istotną rolę, którą jeśli zepsuje, to będzie mógł być nazwany grabarzem SLD w przyszłości. Mianowicie on nie może, moim zdaniem, być kimś, kto się zbytnio przyzwyczaje do tej funkcji, jeśli zostanie na nią wybrany. On może być kimś, albo wypełnić taką rolę, jakiej wcześniej niestety nie wypełnił Aleksander Kwaśniewski.
A mianowicie może być akuszerem nowego typu przywództwa lewicy oraz nowego przywódcy w sensie fizycznym, znaczy w sensie osoby, którą mógł przygotować do tej roli. To jest nadzorze. Leszek Miller może wyłącznie pełnić taką funkcję. Jeśli przyjmiemy, że SLD utrzyma swoją nazwę, a nawet ją zmieni, czy ją zmieni, to rola Leszka Millera może być wyłącznie taka. To nie może być rola smakowania tej sytuacji i bycie akuszerem jest odpowiedzią na pewne bomoty, które są typowe temu politykowi. Tak mi się wydaje. On lubi takie bomoty. W związku z tym przypuszczam, że to by mogło być pewną szansą na już. Szansa na przyszłość właśnie wynika z otwarcia się na także te środowiska, także eksperckie, które akurat w przypadku Lewicy nie były wykorzystywane, które mogłyby doradzić, jeśli chodzi o kwestię programową, właśnie tak mniej więcej, jak my to dzisiaj musimy robić. Każdy oczywiście ma, jak sądzę, uczciwe intencje, a to, że się między sobą różnimy, to bardzo dobrze. Tym razem było krótko, dziękuję. Bardzo dziękuję. Już tak jesteśmy trochę za długo, więc oddaję głos organizatorom. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, muszę przyznać, że naprawdę ta debata przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie sądziliśmy, że będzie tak duże zainteresowanie z Państwa strony, ze strony mediów. To dowodzi tego, że Lewica ma przed sobą perspektywę. Ale o tej perspektywie warto rozmawiać. Ja dziękuję serdecznie ze strony pana profesora Hartmana, z mojej strony Centrum Daszyńskiego, prelegentom. Dziękuję panu redaktorowi Żakowskiemu. Myślę, że należą się solidne brawa. Dziękuję serdecznie.